Opuszczony dom w Błażejowicach, podobno nawiedzony. Skąd to wiemy? Pierwsze wzmianki pojawiają się od chłopaków ze Serce Urbex, którzy byli tutaj około 2 lata temu. No i w swoim filmie opowiedzieli, że dochodziło tu do dosyć nadzwyczajnych zjawisk nadprzyrodzonych. Chcielibyśmy to dzisiaj potwierdzić. Zagłębiliśmy się trochę w historię, też oglądając film i posiłkując się jedynym dostępnym artykułem w sieci, że około 1945 roku miałby tutaj właśnie znajdować się dworek. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w takim stanie i wyglądzie, jaki jest teraz, czy nie był przebudowywany, czy może został w pewnym momencie zrujnowany i dopiero potem jakby na nowo odbudowany w innej postaci. Natomiast pojawiały się pewne komentarze, że niektórzy mieszkańcy twierdzili, że mają znajomych, którzy w tym dużym budynku mieszkali, że uległ on spaleniu, potem się musieli z niego wyprowadzić. Natomiast gdzieś za budynkiem, tutaj niedaleko w lesie, na działce tego całego obszaru, mają zostać pochowani dawni mieszkańcy, a nawet baron tego dawnego dworku. Czy to jest prawda? Byliśmy za dnia sprawdzić, czy są tutaj te pozostałości nagrobków. Nic nie znaleźliśmy, ale pod koniec projektu pójdziemy jeszcze tam z tyłu za dworek, żeby przekonać się, czy tam uda nam się zobaczyć jakieś anomalie. Dzisiaj będziemy się na początku starali w tym domu, jak się okazało, bardzo ogromnym, sprawdzić, czy po prostu uda nam się jakieś zjawiska nadprzyrodzone zanalizować i doświadczyć. Ja mam na imię Piotr, obok mnie jest Radek. Zwracam się do dawnych mieszkańców tego domu. Jeżeli jesteście tutaj z nami, chcę, żebyście wiedzieli, że nie przychodzimy w złych zamiarach, nie mamy złych intencji. Chcemy tylko nawiązać z wami kontakt, jeżeli tu ciągle z nami jesteście. Chcemy spróbować się z wami skontaktować w jakikolwiek sposób. Jeżeli uważacie, że wciąż tutaj mieszkacie, choć nie możemy was zobaczyć, dajcie nam jakiś znak, jeżeli chcecie się z nami skontaktować, skomunikować. Nie chcemy zakłócać waszego spokoju, przychodzimy z dobrymi intencjami. Chcemy tylko usłyszeć was. W jakikolwiek sposób. Dajcie nam jakiś znak podczas naszej obecności tutaj. Będziemy bardzo wdzięczni za jakikolwiek odgłos, dźwięk, stuknięcie. Jeżeli są tu dusze dawnych mieszkańców, być może nieświadome swojego odejścia, swojej śmierci, czasem tak po prostu jest, że ktoś odchodzi z tego świata i nie wie, że odszedł. Jesteśmy tutaj, żeby z wami porozmawiać, jeżeli będziecie tego chcieli. Słyszeliśmy o tym, że mogą mieszkać tutaj dusze dawnych mieszkańców tego budynku. Być może jest tu z nami jego dawny właściciel? Czy mieszkał tu kiedyś baron? Podobno był to dworek. Za odpowiedź niech posłuży jakiekolwiek stuknięcie w ścianę. Futrynę, cokolwiek, w podłogę nawet.
Będziemy tutaj dzisiaj przez dłuższą część nocy. Możecie w którymkolwiek momencie dać nam jakiś znak. Jeżeli nadal tu przebywacie, nie musicie się obawiać. Możecie spróbować się z nami skontaktować. Nie jesteśmy medium. Nie mamy zdolności wyczuwania, dlatego chcemy was poprosić o jakiś znak, odgłos, cokolwiek, co sprawi, że będziemy mogli przypuszczać, że tu jesteście z nami. Czy możecie nam w tym pomóc? Uświadomić nas, że tu jesteście? Podobno dochodzi tu do zjawisk nadprzyrodzonych, dla nas niewytłumaczalnych. Jeżeli chcecie się nam pokazać, proszę dajcie jakiś znak. No, słuchajcie, jest chwilę przed północą. Na razie wygląda obiekt na w miarę spokojny. Na razie nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Co prawda oczywiście poczekamy do późniejszej godziny. Będziemy tu przez kilka godzin. Bo te legendy i te opowieści chłopaków ze Serce Urbex no, dają do myślenia. I powodują przemyślenia, że coś może w tym budynku właśnie się zadziać ciekawego. No jeśli chodzi o te legendy, to właśnie wam o nich powiedziałem we wstępie. Dlaczego są interesujące? Bo dużo osób potwierdza, że w tym budynku mógł kiedyś być dworek, że mógł tutaj właśnie kiedyś mieszkać nawet baron, który podobno jest pochowany gdzieś z tyłu tej posiadłości, że miały być tutaj nagrobki. Niestety my żadnych nagrobków dzisiaj nie widzieliśmy. Choć szukaliśmy ich bardzo długo. W ogóle teren jest taki dosyć górzysty. Trzeba się na szczyt nieźle wspiąć. Ale nic nadzwyczajnego, żadnych nagrobków nie widzieliśmy. A podobno mają tu też być pochowani inni ludzie. Podobno miał to też być budynek mieszkalny, wielorodzinny. Niestety no nie mamy takich grubych potwierdzeń, są tylko komentarze ludzi z internetu. No i rzekomo ma się tutaj dziać, ma dochodzić do dziwnych, niewytłumaczalnych rzeczy. Co zresztą mieli potwierdzić na swoim materiale chłopaki ze Serce Urbex. Dlatego tu przyjechaliśmy. Mieliśmy na temat tego domu też materiał, którym pytaliśmy was, czy chcecie, żebyśmy tu przyjechali. No i w końcu przyszedł ten dzień, a właściwie ta noc, żeby to ten dom sprawdzić. A wiecie, że no nie udajemy, pokazujemy wszystko tak jak jest, więc tak też będzie dzisiaj. Jeżeli coś ciekawego się wydarzy, miejmy nadzieję, to miejmy też nadzieję, że to zarejestrujemy, a jeżeli nie, to po prostu spędzimy tu kilka godzin i będziecie sami mieli świadomość, jak ten dom naprawdę wygląda. Jeszcze jedna rzecz, o której chcieliśmy wam powiedzieć, to pewien obraz, który tu zastaliśmy, robiąc sceny dzienne, który wywarł na nas ciekawe dość wrażenie. Tak jakby ktoś tutaj sobie przychodził i malował w opuszczonym budynku. Niezły klimat, niezła aura. No i też takie myśli nas naszły, czemu ktoś tu ten obraz zostawił. Czy po prostu wie, że nikt mu go stąd nie ukradnie albo nie zniszczy? Czy po prostu ten ktoś musiał uciekać stąd, bo się czegoś przestraszył? No, też jeżeli ktoś wie, że nikt mu nie zniszczy tego obrazu, no to
Szacunek do okolicznych mieszkańców za to, że mają do siebie takie zaufanie. Bo jednak ktoś tutaj się sporo namęczył. A szkoda byłoby to zniszczyć albo ukraść, skoro to nie jest praca nikogo, kto... No to nie można takich rzeczy kraść ani nic z tym robić, więc no... No ale przyznacie, że dosyć osobliwe, tak. Że taki obraz jest w opuszczonym domu. Tak jeżeli, jakby ktoś szukał inspiracji w takich nawiedzonych miejscach. Jeżeli autor tego obrazu widzi to nagranie, to fajnie by było, jakby się do nas odezwał, bo obraz jest niesamowity. I jaka historia stoi? Jaka historia, dlaczego to malujesz za tutaj? Za tym obrazem. Czy tutaj taka inspiracja i... No, no bo i wiecie. Gratulacje za talent. W niektórych obrazach jest więcej historii i więcej takich domysłów, że ktoś maluje pewien obraz, żeby włożyć w niego pewną cząstkę jakiejś energii. Dlaczego akurat Napoleon w takim domu? Czy to on ten, może jest jakoś powiązany Napoleon z tym domem? Czy po prostu to jest taka tak sobie... Inwencja twórcza. Miejmy nadzieję, że może kiedyś dowiemy. Może jakieś powiązanie, może po prostu... Rozstawiamy resztę kamer, sprzętu i na chwilę wychodzimy z tego domu. Zobaczymy, co się będzie działo potem.
Lalka jak stała, tak stoi. Dlaczego? Słuchajcie, wróciliśmy do obiektu. Teraz przeprowadzimy kilka sesji, żeby sprawdzić, czy nasze urządzenia w naszej obecności coś zarejestrują. Ustawimy kilka gadżetów w jednym miejscu. Radek odpali najpierw lampę UV. Przejdziemy się, zobaczymy. Potem SLS-a. Też przejdziemy się po budynku, zobaczymy, czy jakieś anomalie uda się wyłapać. Na końcu sesji AVP odpalimy też Ghostboxa, Ghost Portal. No i zobaczymy, czy coś tutaj po pierwszej w nocy nam się pokaże. Czy da jakiś znak swojej obecności. Proszę. Zobacz, jak się te ubranki. Fluorescencja. Tak mi kamera nie łapie, poczekaj. Musimy jakoś to inaczej wymyślić. Ja bym to trzymał. Mhm. A ty idź obok. Oczywiście szukamy jakichś znaków szczególnych. Jest to sposób, którego używaliśmy jakiś czas temu, bardzo dawno. Chcemy do tego wrócić. No to oczywiście jakieś znaki farbą. Ale to właśnie jest coś, czego normalnie byśmy tak mocno nie zobaczyli. Tak. No ale też wiadomo, nie tego szukamy. Nie. Tylko skupiamy się na jakichś takich śladach, nie wiem, stóp, krwi. Chociaż wiadomo, że to jest też pewne zapożyczenie z kultury popularnej, no ale nigdy nie zaszkodzi gdzieś dokładnie jeszcze sprawdzić takiego miejsca. Czy nie ma właśnie jakichś takich panusz pozostałości. Ukryty przekaz w obrazie to by było coś. Niestety obraz jest jaki jest, każdy widzi. Coś, co może przypominać piwnicę. Bez żadnych znaków szczególnych. Na razie, jak widać, nic niepokojącego na chwilę obecną. Nic, co mogło dać jakąkolwiek, co mogłoby dać jakąkolwiek wskazówkę.
przewaliłem to. Kamerę? No. O, zgasła. Nie, ja wyłączę. No, dobra. Popraw kamerę. Co? SLS? No, choć jeszcze tu sprawdzimy. Gdzie tam ten przemożnik jest? Widzisz tu gdzieś na kablu? Na kablu? O. Wyróżniające się kolorystycznie jakieś szmaty, ale to po prostu może taki materiał. Tu na ścianach też nic. No było takie coś. Jakby jakiś skrzyk. No. Ciu. Ciu. No nic, dobra. Ostatni eksperyment jeszcze zrobimy, tylko wyłączę tutaj. Zrobimy jeszcze teraz tak zwany eksperyment Dark Light, ale przy wykorzystaniu lampy UV. Wykorzystamy też ten obraz, który jest tutaj. I zwrócimy się do dusz, być może tu mieszkających, żeby się ukazały w tym danym konkretnym momencie. Musisz włączać i wyłączać, jak ci powiem. Jeżeli jest ktoś z nami tutaj w tym domu i chce nam się pokazać, prosimy, stań przed nami, ukaż się nam. Stań przed nami, zamanifestuj się w tym momencie. Trochę... mniejsza, no, częstotliwość. Stań przed nami. Pokaż się, jeżeli jesteś z nami i stoisz tutaj właśnie przed nami. Zamanifestuj swoją obecność. Zmaterializuj się. Porusz obrazem. Zgaś świeczkę. Zgaś jej płomień. Mamy ze sobą dwa urządzenia, które pozwolą nam Cię zobaczyć w bardzo łatwy i wyraźny sposób. Jeżeli tylko zechcesz pojawić się naprzeciwko nas. Gdzie ta lampa jest?
Tam, no tu. Oczy jej się świecą. Widzisz? Co ona się powodowała? Co? Nie, nie jest. Otóż się... Coś się pokazało. Jestem ciekawy, przyjdę kawałek, zobaczę, czy to nie ta lalka. Czy ktoś jest tutaj z nami? Może się nam pokazać. Ja idę na górę albo schodzę na dół. Dobra. Możesz pokazać się koło Radka? Przejść koło niego, stanąć? Zrobić cokolwiek? Widzicie, że o, zobaczcie to. Dwie osoby. Jedną osobą jest Piotrek. A druga osoba jest koło niego. Może zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Że ta druga tak naprawdę stoi bardzo blisko Piotrka. Jesteś koło mnie? Możesz coś zastukać?
wydać jakiś dźwięk? Ale to chyba była sztaluga. Może być. To chyba była sztaluga. Widzicie, widzowie? Sztaluga. Przez moment też pokazywała znak. No, to była sztaluga. To była sztaluga, więc... Pokaż się na końcu korytarza, jeżeli tutaj jesteś. Do dusz, które być może zamieszkują ten dom. Mówię być może, bo nie jestem tego pewien, a chciałbym się tego dowiedzieć. Czy mieszka tu dawny właściciel dworku w Błażejowicach, w którym się teraz znajdujemy? Możesz użyć któregokolwiek z urządzeń, które są umieszczone przede mną. Te urządzenia pozwolą na kontakt z tobą, jeżeli się do nich zbliżysz. One się zaświecą. Możesz też zdmuchnąć płomień ze świecy, którą zapaliliśmy dla ciebie. Czy jeżeli jesteś właścicielem i to ty wpłynąłeś na to urządzenie przede mną, to dotknij je z drugiej strony, zapali się wtedy na czerwono. Czy możesz to dla mnie zrobić w tym momencie? Możesz wpłynąć na którekolwiek z tych urządzeń. Możesz sprawić, że zamigają innym światłem. Chcemy tylko dowiedzieć się, czy tutaj jesteś z nami. Mógłbyś użyć swojej siły, mocy, energii, żeby zdmuchnąć płomień ze świecy?
Obok mnie jest Radek. Czy mógłbyś koło niego stanąć? Czy mógłbyś się zamanifestować w naszej obecności, stanąć przed nami? Jakikolwiek dźwięk który da nam znak obecności, Twojej obecności. Czy są tu Wasze groby na terenie tej posiadłości? Może nie wiecie, że nie należycie już do tego świata, a nadal tu przebywacie. Użyję teraz pewnego urządzenia, które nazywa się dyktafon i pozwoli mi usłyszeć Ciebie. To jest to urządzenie, które trzymam w ręku, z czerwoną diodą, światełkiem, które miga na jego czubku. Zadam jedno pytanie, które będę powtarzał w kółko. Więc skumuluj swoją energię, jeżeli możesz, i odpowiedz mi tylko na to pytanie, a będę bardzo wdzięczny. Czy jesteś dawnym właścicielem tej posiadłości? Wystarczy proste tak. Radek, spróbuj się teraz poruszyć. A ja przejdę do tamte miejsce i zobaczę, czy światełka będą reagować. Dobra. Więc jeszcze raz zadam jedno pytanie. Jeżeli możesz, daj mi odpowiedź. Czy jesteś dawnym właścicielem tej posiadłości? Wystarczy najprostsze tak. Czy jesteś dawnym właścicielem tej posiadłości? Jeżeli odpowiesz,
urządzenie, które trzymam w ręku, pozwoli mi Cię usłyszeć. Proszę, skumuluj energię. Czy jesteś dawnym baronem, właścicielem posiadłości w Błażejowicach? Czy jesteś dawnym właścicielem domu, w którym się znajduję teraz? Odpowiedz tak, jeżeli jesteś tu z nami i jesteś dawnym właścicielem tego domu. Powiedz tak, jeżeli jesteś właścicielem tego dworku, w którym się znajduję. Coś się działo? No. Tak? To dziwna rzecz się zrobiła. Rzeczy to już było zrobione. Wszystkie światła świecą się na czerwono. Tak? Wszystkie. W sensie to już było zrobione, że co? No jak już przyszłam, wszystkie się palili na czerwono. Nie zmieniają swojego koloru. No jest to coś nietypowego, co się nie zdarzało, aczkolwiek. Czy jest możliwe, że to jest wpływ na przykład, że one się rozładowują? Myślę, że nie. Nie. Wtedy by się po prostu wyłączyły. I poza tym świeciłyby słabiej. Wiesz, no to tak jak żarówką, ona słabiej świeci. A nie tak, że... A tu była kamera. Jest. No więc. Zobaczymy, jak to się zmieniało. Na nagraniu, co nie? Ja jeszcze to włączę i wyłączę. No, nie wiem, właśnie. Ale cały się rozładował, nie pali się w ogóle. W ogóle? No. Nigdy nam się tak nie rozładowywał. I to by było przerażające, bo to by znaczyło, że wtedy jak on tak piszczał, to znaczy, że się nie rozładowywał. No. Gaszę i zapalam. Widzisz? Gaszę
się kurde znowu dzieje, patrz. Czy możesz stuknąć coś bardzo mocno w ten sposób? Chcielibyśmy mieć pewność, że to nie ty wpływasz na te urządzenia i że możemy uznać to za przypadek. Jakikolwiek dźwięk z twojej strony? Możesz powtórzyć taki dźwięk? Rempot podładowany na amen. To dziwne. Światełka, które się palą na czerwono. I żółto teraz momentami. To też dziwne. Ale dobra, światełka to jeszcze... Wypad, na amen się rozładował. Mhm. No to może i... Odpalmy portal na strychu. Czy możesz poprzez to urządzenie przekazać nam jakieś słowo? Jakiekolwiek? Przekazać nam słowo pomiędzy ten biały szum, żebyśmy je usłyszeli za pomocą fal. Cierpię przeszły, wiesz dlaczego? Gdzie? Bo... Nie wiem, czy to nadal był ten pies. Ale... Nadal co? Czy to nadal ten pies szczekał? Ale tak jakbym jakiś szloch usłyszał. To było dziwne. Jak masz na imię? Przebij się przez ten biały szum fal i powiedz nam, jak masz na imię.
Daj nam znać, czy tu jesteś. Czy jesteś dawnym właścicielem tego dworku? Nie, patrzę do tyłu. Co? Patrzę do tyłu. Powiedz tak. Jeżeli to ty. Razem w nawiedzonym domu w Błażejowicach za nami. Projekt pierwszy od 5 miesięcy. No, to i jeden z takich cięższych powrotów, bo budynek jest dosyć duży, większy niż się wydaje. Tak. Na filmach to na pewno. I poziom zaawansowania był też spory, bo skorzystaliśmy chyba ze wszystkiego, co mamy. Tak jak wam obiecywaliśmy, że teraz te projekty będą tak wyglądać, że będziemy przede wszystkim chcieli, żebyśmy my po tych projektach wyszli zadowoleni, że wszystko, co mogliśmy, zrobiliśmy. Tak. Oczywiście to, co zarejestrowały nasze kamery, to wyjdzie. No, nie będziemy też mówili o naszych odczuciach, bo to później się okazuje, że na kamerach tak wychodzi inaczej niż powinno. Że my mówimy, że nic się nie działo, a kamery mówią inaczej. Kamery mówią co innego. Więc to, co się zadziało, zobaczyliście. Zobaczymy. Z naszej strony. Dziękujemy za ten odcinek, tak. Że obejrzeliście, że poleciliście, zostawiliście to, co tam trzeba, te pierdoły wszystkie. Tak, i wracamy. Też, jak się odcinek podobał, to też możecie na Instagramie oznaczyć, że oglądacie to. Będzie tak nam bardzo miło. My wracamy odpocząć, bo niedługo kolejna wyprawa, kolejny projekt. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Thank you.